Anglia ma interesy. Proszę Państwa, dosłownie 3 godziny temu pan prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda prosił mnie, aby przekazać wszystkim zgromadzonym tutaj na Placu Matejki w tę rocznicę wyrazy wielkiego uznania za waszą przeszłość i za waszą dalszą służbę. Wyrazy wielkiej wdzięczności. On jako krakowianin jest tutaj serce. Wielce szanowni Państwo. Proszę Państwa, jeżeli popatrzymy na historię Polski, począwszy od lat zaborczych, to przekonamy się, iż jest ona najeżona kolejnymi powstaniami. Powstaniami o bardzo różnym zasięgu, ale generalnie rzecz biorąc powstaniami przegranymi. Niewiele było powstań, które osiągnęło sukces militarny i polityczny. Ale to nie tylko chodzi o sukces militarny i polityczny, chodzi także o sukces moralny. Ten rok to także 250-lecie zawiązania Konfederacji. Przywoływać można całe rzesze powstańców i uczestników zrywów niepodległościowych, bohaterskich żołnierzy wojny bolszewickiej, kampanii wrześniowej, ale też przywoływać należy, przywoływać trzeba i pamiętać trzeba o powstańcach, uczestnikach Powstania Warszawskiego. Spotykamy się zatem dzisiaj tutaj po to, aby podkreślić, że wiemy, że Powstanie Warszawskie to nie tylko bitwa o jedno miasto, ale bitwa o cały kraj i tej pamięci nie zatracimy. Dziękuję bardzo. Nowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, okręg Małopolska. Dołączają również obecni tu powstańcy warszawscy. Gazety Polskiej.